Witam Państwa bardzo serdecznie, witam naszych drogich widzów i czytelników Tygodnika Katolickiego Niedziela. Gościmy dzisiaj w naszej redakcji Pana Pawła Ruksze, radnego miasta Częstochowy. Dzień dobry. Witam Panie redaktorze, witam wszystkich telewizów i czytelników Tygodnika Niedziela. 26 września Rada Miasta wystosowała apel do Metropolity Częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo o partycypację w kosztach przeczytam fragment tej uchwały. Mając na uwadze wizerunek mieszkanek i mieszkańców Pątników i Potniczek, pragniemy w ramach ogólnie przyjętych dobrych kanonów, dbania o nasze wspólne dobro, małą ojczyznę Częstochowę zaproponować partycypację w kosztach obsługi systemu śmieciowego. I co pan na to? Co wybory pojawia nam się właśnie przed wyborami pomysł asygnowany przez Lewicę w Częstochowie, pomysł Podatku od, od pielgrzyma, złotówkę od pielgrzyma. Po wyborach okazuje się, że jest to niezgodne z prawem i nie można tego wprowadzić. No właśnie, jakie skutki prawne może wywołać taka ustawa? Czy może wywołać? Nie wywoła żadnych skutków prawnych ta uchwała. O tym nawet też powiedziała pani skarbnik podczas sesji, że uchwała nie wywoła żadnych skutków finansowych. A więc, jeżeli chcemy wprowadzić opodatkowanie od pielgrzymów czy opłatę za śmieci, a skarbnik miasta mówi, że uchwała nie wywoła skutków finansowych, no to jest to czysto polityczne zachowanie. Dlaczego nie wywoła skutków prawnych? Bo. Takowe byłyby niezgodne z prawem. Mamy ustawę o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi i ona jasno określa, jakie są zasady wnoszenia opłaty za śmieci. Każdy mieszkaniec składa deklarację i sam płaci za swoje śmieci. I nie ma możliwości innej, nie ma możliwości innej pod względem prawa, żeby ktokolwiek w tym przypadku. Ksiądz arcybiskupa Wacław Depo, żeby miał płacić za pielgrzymów. Jak jedziemy do innego miasta, czy do rodziny, to nie płacimy dodatkową opłatę za śmieci. Jak jedziemy do innego miasta na wczasy, to nie płacimy dodatkową opłatę za śmieci, bo to byłoby niezgodne z prawem. A więc ta uchwała ani skutków finansowych, ani skutków prawnych nie będzie wywierała. Jest to wydmuszka polityczna. No mam takie wrażenie, że w ogóle wprowadzenie tej uchwały yy na obrady było również niezgodne z prawem i statut miasta określa wymogi formalne jakie musi spełnić każdy projekt uchwały który jest poddany pod głosowanie i taki projekt musi mieć cztery elementy musi mieć podpis wnioskodawcy E, musi mieć asygnatę prawnika że uchwała jest zgodna z prawem a więc podpis prawnika radcy prawnego musi być podpisy skarbnika miasta jeżeli projekt e, będzie wywoływał skutki finansowe no i przede wszystkim musi mieć uzasadnienie z tych czterech elementów e, projekt e, apelu miał tylko jeden podpis wnioskodawcy e, paragraf 11 ustęp 2 naszego statutu rady miasta Właśnie o tym mówi. A paragraf 12 ustęp 4 mówi, że tylko taki projekt uchwały można poddać pod procedowanie, a więc poddać pod głosowanie, który spełnia te wszystkie wymogi formalne. Czyli pod względem prawnym jest to Buber, Feller, natomiast w podtekście jest zupełnie co innego. Ja może podprowadzając po kolejnej, myślę o ostatnie pytanie, bo temat jest oczywiście do rozmowy dłuższej, ale przecież zmierzmy się tylko z tym konkretnym problemem. Profesor Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego, rodowity częstochowianin, wspomina lata, kiedy był ministrantem na Jasnej Górze. Czuł się głęboki związek miasta z klasztorem. Drogi Miasta i klasztoru zaczęły się rozchodzić, kiedy Jasna Góra stała się bytem samowystarczalnym. Zaz ze swoją gastronomią, parkingami, noclegami dla pielgrzymów i biznesem pamiątkarskim. Podobno pielgrzymi mogą wygenerować nawet pół miliarda złotych, tutaj, będąc na Jasnej Górze i w Częstochowie. Więc to jest łakomy kąsek. To w takim razie, żeby uszknąć coś z tego tortu, no to przecież miasto musi mieć jakąś ofertę. Czy pan jako radny ma? Jakiś pomysł na to, żeby jednak skorzystać z tego ruchu pielgrzymkowego. Łupienie naszych gości nawet na złotówkę to nie tędy droga. To odbija się echem w kraju i za granicą, ale echem negatywnym. Niesie ze sobą złą opinię o mieście, że tutaj nie zapraszamy gości, nie zapraszamy pielgrzymów, a chcemy ich opodatkować, czy ponosić, czy naciągnąć na opłatę jednego złotego. Natomiast miasto powinno mieć zgoła odmienną ofertę. Powin Powinno mieć taką ofertę, która pozwoli wciągnąć pielgrzymów w aleje, która pozwoli, żeby pielgrzymi zechcieli zostać na jedną, dwie czy trzy, trzy noce w Częstochowie. Trzeba zadać sobie pytanie, czy u nas w Częstochowie jest jeszcze coś, co by pielgrzymi chcieli oglądać, czy jakaś wystawa na jakimś międzynarodowym poziomie, czy jest jakiś obiekt jeszcze na poziomie międzynarodowym, który pielgrzymi oprócz Jasnej góry, zechcieliby zwiedzić. No, tu jest ubogość oferty naszego miasta. Tutaj nic się nie robi w tym kierunku. A łupienie czy wyciąganie ręki po złotówkę od pielgrzyma, to nie przyniesie nam ani chwały, ani korzyści finansowych. Pielgrzymi są taką żywą reklamą naszego miasta i trudno zażynać kurę, która znosi złote jajka. Trudno zaprzeczyć, że Częstochowa bez Jasnej Góry nie byłaby po prostu taką częstochową ani bez pielgrzymów. Tutaj podkreślę wspaniałą atmosferę jaką mamy w tych sierpniowych dniach, jak wchodzą grupy pątnicze. To jest coś co wyróżnia nasze miasto. Ta atmosfera kiedy wchodzą pielgrzymki, śpiewy, tańce, tego nie mają inne miasta. My powinniśmy się tym chwalić, pokazywać to, reklamować to, a nie wyciągać rękę o złotówkę. I tą myślą kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za obecność. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.